Gospodarstwo agroturystyczne Podkówka znajduje się w miejscowości Świdnik, w dolinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, otoczone przepięknymi górami ołowianymi. Spacery, przejażdżki rowerowe oraz konne to czysta przyjemność obcowania z naturą. Podkówka to miejsce dla osób ceniących spokój, czyste powietrze, zdrowie i naturę. Nasz dom powstał około 1890 roku. Służył jako pomieszczenia gospodarcze. Podczas remontu staraliśmy się zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. Przede wszystkim drewniane belki i kamień. Głównym materiałem, jaki wykorzystaliśmy do wnętrz, jest drewno, które uwalnia ciepło i niepowtarzalny zapach, stwarzając klimat tego domu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć dom w starym, wiejskim stylu. Każdy detal był starannie przemyślany. Naszym gościom udostępniamy salon z kominkiem, gdzie możemy ugościć nawet 40 osób. Organizujemy małe przyjęcia okolicznościowe, jak komunie, wesela i szkolenia. Oferujemy bogate menu. Posiłki przygotowujemy na oczach naszych gości. Serwujemy nasze własne wyroby, na przykład swojskie kiełbasy, szynki, boczki, domowy chleb, sery, jajka i ciasta. Posiłki podajemy w jadalni, a w ciepłe dni na werandzie przed domem. W swojej ofercie posiadamy 5 pokoi. Łącznie możemy przyjąć 20 osób. Każdy pokój posiada łazienkę. Goście mają do dyspozycji sprzęt RTV oraz stały dostęp do internetu. Zadbaliśmy o dodatki w klimacie wiejskim. Pościel haftowana, serwety szydełkowe, kwieciste narzuty, tak aby goście mogli wypocząć w komfortowych warunkach, a jednocześnie mogli poczuć klimat wiejski. Obok pensjonatu znajdują się stajnie. Konie to jedna z największych atrakcji Podkówki. Oferujemy jazdy indywidualne dla osób początkujących pod okiem instruktora, a dla osób bardziej zaawansowanych wyjazdy w teren po przepięknych okolicach. Można również skorzystać z przejażdżki bryczką, a zimą saniami. Na terenie Podkówki znajduje się również altana, w której jest grill oraz wędzarka. Świdnik leży w sąsiedztwie wielu atrakcji. Niedaleko znajdują się kolorowe jeziorka, cud natury. Są to stawy w dawnych wyrobiskach, każdy o innym zabarwieniu wody. W góry można wyruszyć do okolicznych miejscowości, do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Lubawki, Łysej Góry, gdzie można także pojeździć na nartach. Zapraszamy do nas wszystkich chętnych, którzy chcą wypocząć w klimacie wiejskim i poobcować z naturą, z dala od miejskiego zgiełku.